Dzień dobry Państwu, jestem Dawid Sypniewski, jestem nowym prowadzącym w strefie technologii. Jestem projektantem, wykładowcą na Wydziale Projektowania uczelni SWPS oraz kierownikiem otwartej pracowni sztucznej inteligencji. I e, naszą pierwszą dzisiaj gościnią jest e, Magdalena Bigaj, więc zaczynamy naprawdę poważnie, ponieważ Magdalena jest założycielką i prezeską Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, e, autorką książki Wychowanie przy Ekranie, medioznawczynią, badaczką i działaczką społeczną, pomysłodawczynią i współautorką pionierskich ogólnopolskich badań higieny cyfrowej, twórczynią i kierowniczką pierwszych w Polsce studiów z higieny cyfrowej na Uczelni Korczaka, laureatka nagrody. Korczaka, y, jedną ze stu kobiet roku na liście Forbes Woman, i tak dalej, i tak dalej. A Dużo więc, tytułów. Tak. <laughs> po prostu powiem dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Więc pewnie się już Państwo domyślacie, że będziemy dzisiaj rozmawiać o wpływie y, nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, na nasze zdolności kognitywne, a więc również na edukację. Mhm. I teraz y, Napisałaś taki artykuł o odmowie suplementacji AI do pisma i tam um, mówisz dużo o tym, że powinniśmy podejmować pewien wysiłek żeby nie zapomnieć, jak się myśli, w skrócie. Czy dobrze to streszczam? Tak, dobrze. Zresztą to Alan Turing powiedział lata temu, prawda, że nie o to chodzi, czy maszyny myślą, tylko czy ludzie wciąż potrafią to robić. I w tym rozwoju technologii, który obserwuję, bo to też warto może powiedzieć, bo z tych tytułów hrabiowskich, które tam czytałeś, to to niekoniecznie wynika, że ja lubię mówić, że dzisiaj naprawiam to, co kiedyś psułam. To mm. znaczy w 2006 roku zaczęłam Pracę w mediach internetowych, i przez kilkanaście lat moją pracą było po prostu utrzymywanie uwagi użytkownika przy ekranie. Robiłam to bezrefleksyjnie, bo dlaczego miałam się nad czymś zastanawiać? To była moja praca i. Z tego mnie rozliczano. Byłam bardzo młoda wtedy, bo mm. zaczynałam pracę w wieku 22 lat wtedy w Agorze, która była wówczas tygryzem internetu, więc zobaczcie, jak to było dawno. <noise> nikt już o tym nie pamięta. I w związku z tym no, miałam okazję w ogóle obserwować ten rozwój naszego entuzjazmu i wpuszczanie postępu z dobrodziejstwem inwentarza. Mm. Naprawdę nikt się wtedy nie interesował tym, z czym wiąże się nasza obecność w internecie, jak oddajemy krok po kroku swoje dane i też to co dzisiaj na co dzisiaj staram się zwracać uwagę, że my musimy to dostrzegać ten rozwój, że internet wtedy 20 25 lat temu a dzisiaj to jest inny internet, mhm. że jak mówi Kasia Szymielewicz z Panoptykonu, Mark Zuckerberg, zakładając Facebooka, złożył nam inną obietnicę. I czym innym dzisiaj jest ta platforma. Więc czasy się zmieniają i ten, i my musimy za tym nadążać, a nie jesteśmy do tego stworzeni. Nie jesteśmy jako gatunek stworzony do tego, żeby tak szybko przystosowywać się do zmian. I to jest w ogóle, wiesz, pewien mit, Aha. który funkcjonuje i który sprawia, że my um, Przyjmujemy postęp bezkrytycznie, uważając, że on na pewno jest dla nas dobry. Mm -hmm. To jest mit y, y, polegający na tym, że żywimy przekonanie, że nasz mózg ma nieograniczone możliwości dostosowywania się do środowiska, mm -hmm. w którym żyje. A to jest nieprawda. Mózg oczywiście ma taką umiejętność dostosowania się do warunków życia, to znaczy obserwuje warunki, w jakich żyje jego właściciel. No i w zależności od tego, czy jesteś Maorysem, czy urodziłeś się w Polsce, czy żyjesz w innych warunkach, to przyjmujesz zasady panujące w twoim stadzie. Ale co do kwestii budowy mózgu. To ewolucja wprowadza zmiany raz na wiele tysięcy lat, raz na kilkadziesiąt tysięcy mhm. lat. Ewolucja już dawno temu uznała, że stworzyła człowieka, i to jest dokładnie tak jak w tym powiedzeniu, że koni jaki jest każdy, widzi. Człowiek, mhm. jaki jest każdy, widzi. Ewolucja ma na swojej czekliście odhaczone zrobienie człowieka, i teraz te zmiany nie zachodzą w ciągu 30 lat, dlatego że w Dolinie Krzemowej zaczęto nad czymś pracować, mhm. ani tym bardziej z roku na rok. Tymczasem ten natłok informacji, natłok, um, nagromadzenie narzędzi bardzo silnie. Nas stymulujących, no rośnie z roku na rok w ogromnym tempie. I mam takie wrażenie też, że oczywiście bardzo skorzysta z tego biznes i wszyscy, którzy zarabiają na tym, żebyśmy korzystali z nowych technologii bez refleksyjnie i często obserwuję, że to jest takie działanie, ja ciągle zmierzam do odpowiedzi na Twoje pytanie. Jest okay. Jeszcze je pamiętam, to jest takie działanie na zasadzie szybko, szybko sprzedajmy to, zanim ktoś się zorientuje, że to bez sensu. I w związku z tym, mimo że wiesz, sztuczna inteligencja to jest bardzo szeroki obszar, ja nie jestem nawet w tym specjalistką, przecież uh -huh. sztuczną inteligencję możemy nawet w zalesianiu wykorzystywać, w urbanistyce. No, oczywiście nie mówię o medycynie, o działaniach wojennych, o bardzo skomplikowanych kwestiach, no, ale oczywiście ten dyskurs często się koncentruje na czacie GPT i narzędziach, które mają nas wyręczyć z pracy. I w tym tekście o odmowie suplementacji AI, ja koncentruję się na na, właśnie na tej kwestii, która jest zdaje się najbardziej popularna i widoczna też wiesz, w takich kanałach social mediowych, czyli y, promowanie tego, żeby delegować sztuczne, narzędziom sztucznej inteligencji nasze talenty. I to jest coś, czego ja nie chcę robić. Mhm. Dlatego, że ja bardzo chętnie zatrudnię AI, żeby robił rzeczy, których nie lubię. Żeby mi zrobił tabelkę, po co ja mam to przepisywać ręcznie. Mhm. Czy nawet był lepszą wersją wyszukiwarki, bo po prostu mogę wpisać pytanie i, i, i dostanę pewne odpowiedzi. Ale nigdy nie, nie poprosiłabym AI, żeby za mnie napisał tekst, a do tego zachęcają eksperci. Nie poprosiłabym, żeby zrobił za mnie prezentację. Nie powiedziałabym moim uczniom, żeby z pomocą AI wymyślali bohaterów albo fabuły swoich opowiadań, a takie, takie rekomendacje też widzę w przestrzeni social mediowej i one trafiają do nauczycieli. Przecież Pisanie wypracowań ma rozbudzać naszą wyobraźnię. Pomagać syntezować informacje z lektur, które czytamy i przy, przekładać na naszą pracę. Wyobraźni nie potrzebujemy tylko dlatego, że ktoś chce być pisarzem. Potrzebujemy jej na przykład do dobrego życia, żeby sobie dzisiaj wyobrazić, że moje życie kiedyś może wyglądać lepiej, żeby sobie wyobrażać różne scenariusze mojego życia. W tym celu muszę rozwijać swoją wyobraźnię. Tak samo niedrawiony jest argument, który przelewał się przez media w czasach matur, w Matur, że robot AI zdał maturę. W związku z czym matura jest do i trzeba ją zmienić. Maturę trzeba zmienić, to jakby wiemy. Natomiast robot już dawno wygrał w szachy. Czy to znaczy, że mamy nie grać w szachy? Mhm. Problem więc polega na tym, że i o tym pisze Nicola Sker w swojej książce Płytki umysłu, która w ogóle zmieniła moje życie. Znaczy ja ją kiedyś przypadkiem znalazłam na podłodze w Agorze. Oh wow. Leżała sobie gdzieś tam porzucona i pomyślałam, o fajna książka, poczytam sobie. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, to było ponad dekadę temu, jakby co moja praca robi ludziom, co technologie robią ludziom. I Nicola Sker tam wskazuje na to, że my jako gatunek na początku byliśmy w tej słynnej jaskini, do której się wszyscy odwołują i byliśmy takimi dziobaczami Informacji, żeby przeżyć, to się tak zorientowaliśmy. Tam są jagody, tu jest drugie plemię, tam się idzie po wodę, tu jest moja żona, tu nie moja, nie ruszaj. No i tak się <noise> uczyliśmy prostych rzeczy. E, a, I to, że dzisiaj potrafimy e, wejść w stan pracy głębokiej, tworzyć mm. długie teksty, mm -hmm. to wynika, to jest jakieś ukoronowanie ludzkości mm -hmm. gatunku, że my doszliśmy do tych umiejętności, zaczęliśmy wymagać od siebie pracować. Tymczasem nowe technologie. I to Ker pisał kilkanaście lat temu. Co on myśli teraz? <laughs> Uczą nas czegoś innego. One nas z powrotem cofają do jaskini. Bądź dziobakiem informacji, zbieraj tylko nagłówki, prawda? Cztery sekundy dzisiaj um, decydują o tym, czy ktoś zostanie przy Twojej mm -hmm. treści w internecie. I mózg jest jak mięsień. Mm -hmm. Umie tyle, ile pozwolisz mu robić. Jeśli go czegoś nie nauczysz, nie dasz mu treningu myślenia, nie dasz mu treningu pisania, treningu na przykład syntezowania informacji, bo sam przeczytasz jakiś tekst, żeby wyciągnąć z niego najważniejsze informacje, to nie umiesz tego robić albo zatracasz te umiejętności. No, bo to jest tak jak z językiem obcym. Dlaczego nie umiecie już mówić po hiszpańsku czy włosku, mimo że uczyliście się parę lat temu, bo nie, nie, nie ćwiczycie tego języka, tak? Więc te, ta umiejętność wam zanika. I delegowanie Jajowi swoich talentów, i o tym pisze w tym felietonie, mm, jest trochę jak pójście na siłownię z robotem humanoidalnym, mm -hmm. któremu mówimy, tu jest mój plan treningowy, sta działaj stary, i siadamy na ławeczce Plan <laughs> będzie zrobiony. Tak. Tylko pytanie, co z nami? Czy nam się coś od tego fizycznie poprawi? A my jesteśmy fizycznością i biologią mm. i to, co potrafimy, zależy od tego, co, jak, to, jak tym swoim ciałem, i, a mózg jest częścią ciała, e, kierujemy. Więc ja tam y, y, nie zachęcam do palenia w kwasie solnym technologii, e, tylko do takiego mądrego, wyjątkowo, tak? Patrzysz na mnie z niedowierzanie. <laughs> Ten przykład po prostu podziałał na moją wyobraźnię. <laughs> tak, ale y, po prostu zachęcam do takiego rozważnego korzystania z tego i pielęgnowania swoich talentów, bo jestem przekonana, że wiesz, że to, co jest absolutnie niepodrabialne, to mm -hmm. są nasze talenty. I na koniec ci powiem coś, co przeczytałam mm -hmm. ostatnio na LinkedInie. Ja mam zasadę, żeby w zasadzie nie, nie udzielać się w komentarzach. Mm -hmm. Każdy ma jakieś tam swoje zasady higieny cyfrowej, to jest moja. Ale przeczytałam, bo gdzieś mnie ktoś oznaczył pod postem pana, który napisał, że tak, 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 jesteście przeciwko wszyscy przeciwko tym nowym technologiom. A zobaczcie, ja tu zapytałem chat GPT o zasady higieny cyfrowej. Zobaczcie, dał mi 10 zasad higieny cyfrowej, ustaliłam to z córką. Wiesz, to były zasady wypracowane przeze mnie, hmm. przez Fundację Dajmy Dzieciom Siłę, hmm. przez Maćka Adamskiego, zobaczmy mój zasięg. Wiesz, to się nie wzięło znikąd, nie? AI daje nam bajaderkę wiedzy z internetu. Ktoś tę wiedzę najpierw musi ją tam mm. wsadzić. I teraz. Y to nie jest tak, że technologia sama z siebie mu dodała. Technologia mhm. się najpierw tego od nas musiała nauczyć. Jeszcze on napisał, że to jest lepsze niż jakieś widzimisizmy w felietonach. Podejrzewam, że mógł mówić o mnie. No ale właśnie ten, ja dzisiaj wie, czym jest higiena cyfrowa. Ode mnie, jak zapytasz o higienę cyfrową, to mnie wymieni. On się uczy na, te, na mhm. tym, że ja go karmię i robię to świadomie, karmiąc go pewnymi rzeczami, żeby to jednak do ludzi wracało. Ale jeśli chcesz tworzyć rzeczy nowe, to musisz wyjść poza tę bajaderkę, bo inaczej, jeśli będziesz robił jak ci mówią eksperci, to jesteś chodzącym pendrive'em. To znaczy, y, mówisz: "Hej, y, AI, daj mi tam, wiesz, punkty do prezentacji o wpływie technologii na człowieka dostajesz. Do następnego narzędzia AI-owego wrzucasz, żeby z tego zrobił świetną prezentację, a potem idziesz i prezentujesz. Czy jesteś takim pendrive'em y, po prostu takim humanoidalnym, który prezentuje bajaderę? No, pytanie kim chcemy być, prawda? Dobra. Długa odpowiedź. Tyle informacji, <laughs> tyle pytań mam już do ciebie, ale ja myślę, że wejdę trochę w buty adwokata diabła, mm. żeby było ciekawiej. I powiem tak, ja mam wrażenie, że dzisiejsza rzeczywistość bardzo dużo ode mnie wymaga. Mm. Aha, ale najpierw bardzo ważne rozróżnienie. Dzieci, studenci, osoby uczące się, osoby dorosłe, które są jakoś tam już ukształtowane, już mają jakieś umiejętności, tak? I ja jakby przyjmuję w pełni tą kwestię w momencie w którym się uczymy, zresztą tego się uczę moich studentów, tak, żeby nie używali modeli językowych w momencie, w którym nabywają jakieś umiejętności, bo właśnie nie chodzi o to, żeby one ich zastępowały. Ale w momencie, w którym ja jako osoba dorosła mam takie wymagania od rzeczywistości, żeby mieć świadomość ekologiczną, żeby mieć świadomość tego, jaką tworzę relacje z moim dzieckiem, żeby mieć świadomość moich emocji, żeby się mniej więcej ogarniać w polityce, ekonomii, migracji, no i technologii oczywiście. To kurczę, ja mam wrażenie, że ta rzeczywistość bardzo dużo ode mnie wymaga i co złego w tym, żeby jednak od czasu do czasu sobie e, zrobić coś łatwiej za pomocą e, nowych narzędzi. E, no bo właśnie ja, ja jestem zmęczony. Nie, no nic złego i myślę, że my w pewnym sensie jesteśmy na to skazani. To znaczy, naprodukowaliśmy tyle informacji i produk produkować ich będziemy coraz więcej, bo mamy przemysł uwagi i przemysłu danych. To, to trzeba od nas wyciągnąć więc trzeba nas czymś uwodzić, a najprościej uwieźć nas dostępem do informacji, więc w tym, jak sobie wyobraziłabym taki, wiesz, ocean, to on jest pełen informacyjnego śmiecia i my musimy mieć teraz jakieś łódki którymi mhm. sobie potem płyniemy i dopłyniemy do celu jakoś przez te śmieci. No i te łódki mogą być budowane oczywiście z e jaja. To może być tak, że narzędzia nam jajowe e pomagają odsiać pewne informacje, prawda? Że pomagają nam się w tym poruszać. Natomiast bardzo często my żyjemy w takim błędnym przekonaniu, myślę, ale to jest moje po prostu, moje, moje zdanie, że... Musimy się we wszystkim orientować. Nie? Mylimy często dostęp do informacji z byciem dobrze poinformowanym, albo na przykład dostęp do informacji z wiedzą, czyli mhm. to jest coś, o co obrażają się influencerzy w mediach społecznościowych. Tam nie ma wiedzy. Wiesz, rolka z, naszego, z naszej rozmowy nie dostarcza wiedzy. Dostarcza tylko informacji, że jeśli chcesz zdobyć trochę wiedzy, to możesz posłuchać tej rozmowy. Ale i tak, żeby to się stało Twoją wiedzą, to musisz to jeszcze przepracować. I ja nawet ym, teraz w weekend, mając wykłady, zdałam sobie sprawę, że byłam na świetnym wykładzie profesora Klichowskiego. Y o, który udowadniał, że te teorie o, o tym, że ten drum music taki, czyli takie różne bębny, których słuchasz w czasie uczenia się, one nie dają rzeczywiście efektów. I hmm. nie umiałam tego powtórzyć, mimo że byłam na długim wykładzie. ale w, i, I teoretycznie mi, on się dzielił wiedzą, ale ja tego nie zakotwiczyłam w swojej wiedzy istniejącej. Prawda? Więc ja muszę wrócić do tego, jeszcze, jeszcze trochę o tym poczytać, żeby móc komuś to przekazać. A my często y, myślimy, tak jak profesor Jan Hartman, który w poczynił taki felieton, kochajmy TikToka, który w ogóle notabene jest materiałem, który przerabiam ze studentami na mm. studiach z higieny cyfrowej, jak wygląda, wyglądają błędy w ogóle poznawcze w, dotyczące technologii. Mm -hmm. I profesor pisze tam o tym, że no, kto wie, pisze, być może godzina na TikToku daje mi więcej niż kiedyś 6 godzin w szkole. No, to jest pomylenie pojęć, prawda? Nowe technologie dają nam dostęp do informacji. Są tam ludzie, którzy się dzielą wiedzą, i ja tego nie kwestionuję. I na TikToku oni również są, i na Facebooku, Instagramie. Ja jestem na Instagramie i Facebooku również. Ale mimo, że mam jakąś wiedzę, to jeśli wrzucam tam zdjęcie i trochę tekstu, to to jest tylko informacja dla mojego odbiorcy, prawda? Więc um, my, nam się często wydaje, że musimy te wszystkie informacje stale wciągać, bo inaczej to będziemy źle poinformowani. A może zamiast tego. Lepiej zasubskrybować dobry newsletter. Mhm. I wiesz, raz w tygodniu znaleźć czas, te 15 minut, żeby sobie przejść przez ten newsletter i dowiedzieć się coś ciekawego, bądźcie rozprowadzić do artykułów które są rzetelnie napisane, które być może, miejmy nadzieję, są fact checkingowane też, czyli możesz się na tym oprzeć. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tych informacji dzisiaj do nas dopływa więcej niż mózg jest w stanie przetworzyć. I profesor Ledzińska, ona już 22 lata temu w takim pięknym eseju o, o właśnie o technostresie pisała o tym, że w nas jest nieustanne napięcie wynikające z tego, że my mamy biologiczną potrzebę przetworzenia wszystkich informacji, mhm. które są wokół nas, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Znaczy mhm. fizycznie nasz mózg nie doewoluował do tego. Nawet nasi rodzice, jeżeli w świecie, w którym uważali, że muszą się orientować we wszystkim, w sytuacji politycznej, mhm. w, wiesz, w ekologii, a my dzisiaj się zastanawiamy, no niektórzy z nas, czy dawać w stopkach zdjęcia, no bo to już też jest nieekologiczne, mhm. prawda? To jest temat pewnie, mhm. który możesz poruszać kiedy indziej o ekologii, technologii. Mm -hmm. I zobacz, ile my mamy wątków, które, chcąc być świadomym obywatelem, Właśnie. mamy poczucie, że powinniśmy ogarniać, prawda? Mm -hmm. Trudno sobie z tym poczuciem poradzić. Ja jestem za tym jednak, żeby stosować brzydkę okama w życiu. Okay. I, ym... I po prostu koncentrować się tylko na tym, co jest dla nas najważniejsze. Jeśli chcę wiedzieć o sytuacji politycznej, to wybieram sobie jakieś źródło i sobie je sprawdzam raz na jakiś czas, prawda? Bo zasypywanie się po prostu tym każdego dnia no, prowadzi do tego, że my żyjemy w stanie dekoncentracji, i potem jest trochę tak, jak profesor Clifford, nas nieżyjący już, badający tak zwany multitasking, powiedział. Takie zdanie, które mną potrząsnęło, i jak je wpuściłam w media społecznościowe, to że poszło y, mocno, mianowicie jeśli w każdej wolnej chwili w windzie, na spacerze, w kolejce sięgasz po telefon, mm -hmm. to znaczy, że twój mózg został już wytresowany do tej No bo to mm -hmm. się tak dzieje, prawda? Odbierając tyle powiadomień, na, y, bez względu na to, bo czy to jest, wiesz, powiadomienie o tym, że influencerka wrzuciła nowe zdjęcie z nowym ciuchem, czy bardzo ważna wiadomość, super, very źródła. Mm -hmm. To jest wciąż przerwanie codziennej czynności, żeby tam zajrzeć, no i tresowanie mózgu do tego, żeby wybijać się z rytmu, żeby żyć w krót takich krótkoodcinkowych koncentracjach. Więc no. Jeśli możemy się wesprzeć technologiami, w tym e żeby sobie trochę odsiać te informacje, mm -hmm. to super. Natomiast y, jeśli mówimy o tym, żeby modeli językowych używać, wiesz, mm -hmm. do tego, żeby one za nas czytały artykuły, no to nie wiem. Mm -hmm. Bo jednak y, sam wiesz, t, pisząc w pocie czoła artykuły tak. naukowe, że one y, nas czegoś uczą. Uczą nas pewnego wywodu. Tak? Autor nas prowadzi logicznie i doprowadza nas do jakiegoś wniosku. Możemy z nim podjąć polemikę. No jednak jest sens po prostu podążać za tym wywodem. Gdyby nie było sensu, to byśmy się dzielili w punktach wszyscy tylko rzeczami. E, natomiast dokąd to doprowadzi? Wiesz, ja wiem, że jestem trochę to... Jeden z dziennikarzy mnie, kiedyś Jarosław Pułgalski mnie nazwał e, Kasandrą, tak? że ja po mm -hmm. prostu tak pokrzykuję, nikt tego mm. i tak nie weźmie na poważnie. Jest źle, będzie gorzej, wszyscy umrzemy. Wiesz, <laughs> ja. ja, pewnie umrzemy, ale może nie na... E, informatozę, tylko po prostu z innych powodów. Na pewno y, będą ofiary tego postępu. Ja nie chcę być w gronie ludzi, którzy nie będą umieli mm. czytać długich tekstów. Być może przegram. Za 40 lat będę mogła zobaczyć, co się stało z mózgami ludzi, którzy mm -hmm. przestali trenować swoje kompetencje, a jak ja się czuję. Profesor Spitzer, który straszy, ja na niego rzadko się powołuję, bo on reprezentuje taki bardzo radykalną, bardzo radykalną metodę, y, wiesz, y, opisywania świata nowych technologii, no ale twierdzi, że czeka nas od 2070 roku bodajże pandemia chorób dementywnych, nie? że mm. Alzheimer będzie naszą chorobą pokoleniową i inne tego typu z choroby. Tego podał, z tego podał. właśnie powodu. On pokazuje to, bo byłam na jego wykładzie, tłumaczy to dość logicznie, a jednak logika wynikająca z neurobiologii jest trochę trudna do podważania, że wiesz, umiejętności naszego mózgu są trochę jak piętra w domu. I teraz na starość każdy spadnie, powiedzmy, te cztery piętra w dół. Nie ma opcji, żeby było inaczej. To, są, to jest związane z biologią. No i teraz pytanie, na które piętro się wespniesz, zanim zaczniesz spadać? Mm -hmm. To znaczy, jak, ile treningu, myślenia, zapamiętywania, koncentracji dasz swojemu mózgowi, mm -hmm. zanim zaczniesz się starzeć i tracić pamięć? No i no on stawia taką właśnie hipotezę, że część osób będzie miała za mało tego treningu i badania to potwierdzają, bo na przykład Uniwersytet w Monachium w ubiegłym roku w lutym wypuścił e, artykuł naukowy o swoich badaniach, e, które pokazują, że mm, panie TikToka mhm. e, obniża naszą pamięć prospektywną. Badali mhm. też YouTube'a i X, ale TikTok wyprzedził konkurencję. No dlaczego? Dlatego, że. Y, Oglądanie krótkich materiałów niezwiązanych ze sobą kontekstowo mm -hmm. tak bardzo przeciąża nasz mózg że zaczyna nam siadać pamięć prospektywna. Mhm. Czyli ta pamięć, która polega na tym, że pracuję nad czymś i za chwilę chcę zrobić coś innego, mhm. albo pracuję i myślę ok, jak skończę ten akapit, to napiszę coś innego i już nie pamiętam potem. Dlatego, że jesteś na TikToku, ale też na Instagramie, w rolkach, czy na szorcach i nagle masz, wiesz, coś o technologiach, coś o ulubionej rasie psa, coś o wakacjach, coś od znajomych. I, I to ci się miesza, prawda? I jesteś w tym tyglu algorytmu, więc no, są na to badania, że, że to nie Robi nam dobrze. Ja zawsze mówię że swoim słuchaczom i słuchaczkom, że jeśli widzisz taką sytuację, że zaczynasz zapominać, wstała mi nie wiem po co, to oczywiście może być tak, że jesteś po prostu niewyspany i przemęczony, mm -hmm. ale może być też tak, że internet wszedł za mocno, nie? że po prostu mm -hmm. jesteś przeładowany informacjami. To jest po prostu objaw, prze. Tak zwanego information overload, tak, mhm. jakby ktoś chciał sobie poszukać w artykułach naukowych, to można sobie to przeładowanie informacyjne tam znaleźć. Więc wiem, o co pytałeś. Wiem, że też ta odpowiedź nie jest taka ostra, ale tak, technologie mogą nam pomóc się odnaleźć w zalewie informacji, ale ja uważam, że problem jest gdzie indziej i my musimy w sobie przepracować mhm. potrzebę dostępu do tych informacji, bo my dzisiaj mamy wszyscy FOMO. Mamy FOMO, że wiesz, jak nie będziemy e, na bieżąco w mediach społecznościowych ze swoją bańką branżową, to coś złego się stanie. Coś ważnego nas ominie, nie? E, a powiem ci, że w lipcu, kiedy zrobiłam sobie taki detoks od mediów społecznościowych, 33 dni wytrzymałam. Oh, Bez kitu, wow. wszystko wykasowałam z telefonu, nie wchodziłam przez e, komputer. Byłam wtedy na bardzo długim urlopie, więc to było prostsze, no okay. bo w pracy byłoby to trudniejsze. E, to mnóstwo rzeczy się wtedy wytrzymało które mnie ominęły w, w, w tych mediach społecznościowych, ale czytałam sobie inne rzeczy. Ja nie wyrzuciłam telefonu, tylko mm -hmm. nie chciałam do social mediów wchodzić. I pamiętam, że przeczytałam w papie wywiad z profesorem Bralczykiem mm -hmm. o tych osobo-psach. A, A mówisz, aha, bo cię, też do ciebie to doszło. Oczywiście. Mm, przeczytałam to i pomyślałam, ale musi być jadka w na Facebooku, <laughs> ale ludzie muszą się kłócić. Tak było. Ale, nie, ale ominęło mnie to, no, wiesz. Rozumiem. Nie wiem, co kto na ten temat powiedział. Która celebrytka, co uważa, kto hmm. był zabralczykiem, a kto był przeciwko niemu, i żyje. Mm -hmm. I żyje. Ale Jasne. gdybym wtedy była w mediach społecznościowych, mam psa. <grym> <grym> to, pewnie by mnie to zajęło i pewnie bym mnóstwo czasu spędziła na czytaniu jakichś komentarzy, emocjonowaniu się tym, kto piłeczkę teraz odbił. Um, a Col Newport w swojej książce Praca Głęboka zadaje takie ciekawe pytanie. Wiesz, co jest Twoją pracą? Czy Twoją pracą jest to, do czego zostałeś zatrudniony, czyli na przykład projektowanie, mm -hmm. doskonalenie się w projektowaniu. E, czy Twoją pracą może jest e, odbieranie maili, powiadomień, pisanie komentarzy, uczestniczenie mm -hmm. w dyskusjach w mediach społecznościowych? Mm -hmm. I e, kiedy czasami mówię na wykładach, że właściwie ja wiem, że moje życie byłoby lepsze bez mediów społecznościowych, mm -hmm. to w publiczność robi. Pani, Magda, Pani przecież tam jest potrzebna. A ja mówię, ale dlaczego? Mhm. Wiesz, wyzwólmy się z takiego przekonania, że my jesteśmy światu coś winni tam. Mhm. Za każdym razem, kiedy jakaś gwiazda odchodzi z mediów społecznościowych, bo pisze, że jest tym przemęczona, umordowana, że ma dość hajtu, krytyki, tak. bycia ocenianą, to ludzie się dziwią. Niektórzy robią takim osobom publicznym wyrzuty. Przecież my nie jesteśmy nikomu nic winni, prawda? A moja praca w najmniejszym stopniu polega na pokazywaniu się w mediach społecznościowych, nie? Ja, moja Praca polega na czym innym. Co więcej, kiedy ja widzę osoby, które każdego dnia wrzucają posty o swojej pracy, gdzie nie pójdą, to robią selfiaczki i nagrania z miejsca, mm. gdzie były, to ja takiej osoby nigdy bym nie zatrudniła. Mm -hmm. Bo ja nie potrzebuję kogoś do prowadzenia social mediów, nie? Jasne. Więc my często ulegamy takiemu wrażeniu, że, że nasza praca jest ważna tylko wtedy, kiedy ją widać. Mm. No bo tak, takie są nieprawda. czasy. <laughs> Powiedziałeś w pewnym momencie o, o, o tej pracy naszego umysłu, który, yy, którą właśnie czy to umiejętności, którą tracimy przez to rozczłonkowanie, tak, że, że musimy zapamiętywać, że powinniśmy umieć zapamiętywać właśnie ten ciąg myślowy, żeby później móc coś zrobić, jak to się nazywało? Pamięć prospektywna. Pamięć pros prospektywna. I właśnie zdałem sobie sprawę, że dokładnie to ćwiczę w tym momencie, słuchając Cię, było tyle tematów, <grym> tyle tak, skojarzeń, tak. i muszę sobie powiedzieć, no dobra, to, to do tego, to do tego, ci po kolei. A Ostatnio <grym> byłem na e, konferencji, na której występowałem, i był panel o higienie cyfrowej. O. Bardzo, bardzo ciekawy, ale. Wydarzyło się tam coś bardzo malutkiego, ale coś, co było dla mnie niewyobrażalne jeszcze niedawno. To znaczy, że ludzie występujący w tym panelu sprawdzali komórkę. W nie było mnie tam w tym panelu, nie, na pewno nie. Ja bym na to nie Ale pozwoliła. najśmieszniejsze było to, <laughs> że prowadzący, moderator odpisał komuś, no widziałem to po prostu, w trakcie jakiego gość opowiadał właśnie o higienie, o tym, że właśnie te, te powiadomienia nas. To jest żenujące. Wiesz, ja uważam, że to jest taka sytuacja, jest niegrzeczna, jest objawem. Bardzo niskiej kultury osobistej osoby, która to właśnie robi. Czyli fabbingowanie kogoś jest. Po... Ja jeszcze rozumiem. Fabbing, czyli wiesz, to jest zlepka słów phone i snubbing, mm -hmm. czyli lekceważenie kogoś poprzez robienie czegoś w telefonie, gapienie się w ekran. Ja jeszcze rozumiem taką sytuację, że wiesz, robisz coś w domu, dzieci przy tobie nie ma, czy partnerki, yes. ona podchodzi, a ty. Tak, tak, mm -hmm, mm -hmm. ale jeszcze chcesz sobie skończyć. Ale no, w takiej sytuacji to to jest, wiesz, dlaczego my się tego nie wstydzimy? To powinno być no taki właśnie. obciach jak, nie wiem, dłubanie w nosie w czasie panelu albo położenie butów na Ale stole. No. Po, Pozwól, że się do tego odniosę, bo, bo z jednej strony, yy, no to było jakby, no właśnie, z, zwłaszcza w kontekście tego tematu, tak? To było parodią, a jednocześnie miałem wrażenie, że tylko ja to zauważam, hmm. tak? I że um, do niedawna też upominałem o ich osoby studiujące u mnie, tak, żeby nie użyć Używały komórki i tak dalej, teraz to już jest niemożliwe. To mm -hmm. znaczy, osoby nie, nie są w stanie utrzymać e, uwagi tak. na, moich, e, na moim wykładzie. I ja, ja mówię coś i widzę, one, one czasami używają oczywiście to w taki sposób, że sprawdzają to, co ja mówię, tak poszerzają mm -hmm. tak, sobie, tak, coś, tak. zwłaszcza, że uczę o technologiach i, i tak dalej. To fajnie, że masz też takie podejście do tego. Staram się, dziękuję. E, i, i, ale, ale jednocześnie widzę po prostu, słyszę, co mówię i w którym momencie o, zaraz dostanę pytanie o to, co przed chwilą powiedziałem, bo widzę, że tego nie słyszą. Nie tego, słyszą. Nie? To jest trudne, bo widzisz, bo już są ludzie wytresowani do tej dekoncentracji i trudno im koncentrację utrzymać. Dlatego ja nie lubię, kiedy w takich sytuacjach, gdy nauczyciel opowiada taką historię, ktoś mówi, no musisz prowadzić ciekawsze zajęcia. No nie, bo wiesz to... Co? Nie, to nie o to chodzi. Tak. No. Oczywiście wiesz, jak, jak ja wychodzę z jakiejś jakimś wykładem motywacyjnym, mhm. to słuchacze nie używają telefonów. Ale po pierwsze wstydzą się przy mnie. Eee. Ja mam tak, że ludzie cię przy mnie krępują. No tak. A po drugie, łatwo jest zrobić show przez pół godziny. Kolorowe slajdy, wiesz, że ich tam zabawiam retorycznie. No, ale jak jesteś nauczycielem, uczysz, musisz o różnych rzeczach opowiadać, mm. no to nie jesteś w stanie utrzymać takiej temperatury. Zresztą słuchacze by tego nie wytrzymali. Nie? I y, 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 niestety jest tak, że dzisiaj ta dekoncentracja jest w ruinie często, i to jest duży problem. Tylko no, ale na panelach powinniśmy. Cho cho jednak. chodziło winnować. mi o to, że wydaje mi się, że się zmienia też kultura. Mm -hmm. Nie a propos wstydu, nie? to jest to, to do tego mm -hmm. chciałam nawiązać, nie? Że, że miałem wrażenie, że tylko ja to zauważyłem mm -hmm. i no, ta, ta dyskusja szła wartko. tak. No, było sobie o tym mówić. kiedy zjaraliśmy fajki w biurach i to w ogóle było okej, okay, że ktoś przy tobie pali papierosa tak. i w ogóle nikt nie uważał tego za niestosowne. Nie paliłeś? To no nie to nie trudno. jest walka z wiatrakami. Zobaczymy, mm -hmm. zobaczymy. Ale wiesz, ja chcę mieć takie poczucie godności, żeby Rozumiem. sobie kiedyś powiedzieć. Ja uważałam inaczej. A ewentualnie powiem moim dzieciom: zobaczcie, zobaczcie. To były czasy, dzisiaj nie ma czasu. To inny temat, ale no. tak naprawdę ten, ten sam, ale, ale rozwią, rozwinięcie. Najpierw bym chciał powiedzieć, że uwielbiam Twoje metafory. Dziękuję. Twoje metafory obrazowe pomagają mi zapamiętać Twoje teksty. No i czy, czy to, co mówisz, więc już była bajaderka, już było Widziałam, kwas solny. ci się, solny. Oko, oko ci się Tak, bardzo mi się to podoba, bo to taki oryginalny kwas solny. A w Twoim tekście, do którego już nawiązywaliśmy, pisałaś o bardzo dużo opisywałaś w taki obrazowy sposób swój a notatnik. Tak. W którym piszesz, tak? I on jest, mm -hmm. zdaje się, jakoś oprawiony, tak? tak i tak, tak dalej. się tym. No właśnie. E, ale i, i, i w kontekście tego pisania, mm -hmm. chciałam zapytać o: o, o okej, okay, coś nam to zabiera. Ustaliliśmy mm -hmm. to, tak? Nowe technologie, mm -hmm. ale być może jednak coś nam daje. I teraz, mm -hmm. y, y, właśnie w kontekście tego pisania, chciałam się odnieść do kwestii rewolucji technologicznych, ale nie. Tej, ani też nie tych sprzed stu lat, ale o pismo chciałem cię mm -hmm, zapytać. Mm -hmm. Ponieważ Sokrates mm -hmm. uważał, yeah. że pismo B. Tak? tak ponieważ i, i miał rację. Ludzie przestaną myśleć. No, <laughs> Okej. Okay. Tu to może nie miał racji, tak. ale miał rację rzeczywiście, że to wpływa na pamięć. Tak? Mm -hmm, Zakładam, tak. że nie jesteśmy w stanie, ani my, ani ludzie sprzed stu lat też, mm -hmm. zapamiętać takich opowieści przekazywanych tylko oralnie, mm -hmm, Tak. tak. E, jak Sokrates umiał, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc coś straciliśmy, ale coś jednak zyskaliśmy. Coś zyskaliśmy? dlatego że Sokrates oczywiście był wybitny, i a pismo pozwoliło zapamiętywać ludziom, którzy nie mają takich kompetencji. No, przepraszam, mm -hmm. jeśli mogę. Mm -hmm. w to, no właśnie pytanie, czy był wybitny, mm -hmm. czy to nie jest tak, że ludzie wtedy więcej tak, pamiętali. Był, tak. e, no historii. jednak był filozofem też, więc pewnie miał jakieś znaczy, większe kompetencje. Jasne. Ale wiem rozumiem, do czego zmierza. Rzeczywiście Sokrates nie przewidział pewnych rzeczy między tak. innymi nie myślał o przekazie międzypokoleniowym o przekazywaniu też historii że no, będziemy mieli sobie tyle do opowiedzenia dzięki pismu i sztukom wizualnym wiemy jak wyglądała nasza przeszłość i na pewno jest tak że wiesz to że dzisiaj mamy możliwość zapisu jest wspaniałą możliwością w tym świecie który nam produkuje mnóstwo tych informacji ale też możemy utrwalić więcej prawda możemy Chcesz mi przerwać. Tak, proszę. chcę ci przerwać, ale bo mam wrażenie, że nie dokończyłem mm -hmm, mojego pytania, tak. a idziesz to się nie w, tą w stronę, rozmowie ze mną, o którą mi chodziło, bo, bo, bo chodziło mi o to, że pismo to nie chodzi tylko o utrwalanie, mm -hmm. ale chodzi o to, że dzięki niemu ćwiczymy inne umiejętności. Tak. Więc ja chciałem nawiązać do tych, do tych kognitywnych kwestii, tak, mm -hmm. że straciliśmy pewne rzeczy, ale u, u, jakby sposób, w którym piszemy, w którym a, ćwiczymy układanie myśli w piśmie, mm -hmm. nam z, zbogacił, prawda? Ta tak. technologia nas zbogaciła. I teraz pytanie, i ty, czy, czy masz taką refleksję, tak? To mm -hmm. znaczy, czy te nowe technologie, dobra, już ustaliliśmy, że nam coś zabierają, mm -hmm. przez chwilę nie, nie rozmawiajmy o tym, mm -hmm. czy jest coś, czy są jakieś takie nowe umiejętności, mm -hmm. które mm -hmm. one nam dają albo potencjalnie w przyszłości nasze dzieci na przykład będą umieć coś, czego my nie umiemy? I że one na pewno trenują nas na przykład w szybkiej reakcji, w mm -hmm. szybkim reagowaniu też mimo wszystko pozwalają na przykład pewne myśli szybciej złapać, bo jednak Aha. pisząc odręcznie, masz inną dyscyplinę myślenia w czasie ręcznego pisania i znam autorów, którzy wciąż piszą książki odręcznie. Pozdrawiam Marcisza, który tam pokazuje zawsze swoją książkę w piśmie. No ja bym pewnie połowę swoich myśli nie złapała. Pozwalają nam też na pewno, wiesz, ułatwić nam pracę, która związana jest z pisaniem no bo kopiuj, wklej, przesuwanie sobie różnych akapitów, w ogóle generalnie przyspieszają nam. W mhm. wielu dziedzinach pracy i to jest dobre. Jest dużo takich pozytywnych, znaczy badań, które pokazują pozytywny wpływ. no Dostęp w ogóle do informacji mamy nieporównywalnie większy i w ogóle mhm. ja tego nie kwestionuję to jest wspaniałe. Ja pamiętam, jakąś, no, że no, to jest za duże słowo, ale wspomnienia kolejek w bibliotece, wiesz, zapisywania mhm. się po książkę, stania nad kimś, aż skończy przepisywać coś z Encyklopedii, przecież szlak człowieka trafiał. To jest absolutnie wspaniałe, że dzisiaj mamy. Dostęp do, do informacji z, w zasadzie dowolnej dziedziny, i możemy sobie te informacje po, zbierać, pogłębiać, tworzyć, budować wiedzę w ogóle. Mm, ale wiesz, nie jest tak, że to się wydarzy samo, i czasami jest, zdarza się jak w rozmowie, którą kiedyś miałam z jedną z dziennikarek, i ja widzę już po pytaniach, że ona już wie, że dała za wcześnie ten telefon dziecku, ale próbuje, wiosłuje, żeby jednak wyratować się, i mówi, no ale to dziecko, jak ma ten telefon, no to przecież ono dzięki temu tak będzie miało kompetencje cyfrowe wyższe. No więc nie będzie miał, jak mu nie pomożemy, mm. bo kompetencja cyfrowa to nie jest tylko klikanie i mm. założenie playlisty na YouTube albo znalezienie świnki Pepe. Tylko jednak umiejętność wykorzystania technologii w sposób, który będzie ułatwiał, wzbogacał w jakiś sposób Twoje życie. No wiesz, to, że możemy zrobić zakupy przez internet, super. Mhm. Technologia dała nam taką możliwość, możemy sobie zaoszczędzić czas i to od nas zależy, czy, czy z tego skorzystamy, czy nie. Ale z drugiej strony od razu mamy coś, co ja nazywam klik, klik i blik i dopiero jak przychodzi kurier, to się okazuje, wiesz, co się właściwie wydarzyło wczoraj wieczorem, czy kilka okay. dni temu, nie? bo mamy kompulsywne zakupy, konsumpcjonizm no tak, urósł tak. do nieporównywalnych rozmiarów. W badaniach takich, które kiedyś prowadziłam, dotyczących grania w gry cyfrowe przez mm -hmm. nastolatków, to w ogóle nastolatki to oczywiście piewały jak znud o pozytywnych stronach te badania to potwierdzają na przykład mhm. właśnie um, szybkość reakcji kojarzenie um, poznawanie języków obcych no bo też często interfejs jest w języku angielskim um, te, ale też takie nieoczywiste rzeczy jak um, testowanie różnych um, typów osobowości czyli jesteś mhm. nieśmiały ale w grze mhm. nikt tego nie wie że mhm. jesteś najmniejszym chłopakiem w klasie którego wszyscy popychają w grze możesz być najważniejszy bo Liczy się to jak grasz. I wielu, y, wiele osób nastoletnich, bo dziewczyny też to mówiły, mm -hmm. i chłopcy, y, wskazywali dwie rzeczy. Pierwsze, że, że gry są takim elementem kodu kulturowego mm -hmm. ich pokolenia. Oczywiście nie Oczywiście. mówili tego tym językiem, tylko Oczywiście. mówili, że jak poszedłem do nowej szkoły, to miałem o czym gadać z ludźmi mm. i to było fajne. A drugi aspekt to właśnie ten aspekt odciążający z bycia ocenianym, bo my dzisiaj w sieci jesteśmy bardzo oceniani, a, a takie produkty technologiczne jak gry pozwalają na przykład młodym poznawać się od innej strony, bo najpierw jesteś graczem, bo pozna mm. poznajesz się w grze, no a potem, dopiero jeśli chcesz, możesz te relacje pogłębić i jakoś rozszerzyć. I pamiętam właśnie wypowiedź takiej nastolatki, która mówiła, że to jest dla niej fajne, żeby ona wchodzi do gry i nie czuje, że weszła do pokoju, wszyscy się na nią gapią. Mm. Więc są takie różne aspekty, które, mm, które są pozytywne. No, wiesz, to jest szeroki temat. No, wspaniale, że mamy administrację i chociaż tak. oczywiście ostatnio znowu z niej korzystając, myślałam, co za szatan robił tamte interfejsy ale jednak no nie muszę iść do y, sądu, żeby złożyć jakieś papiery urzędowe, tylko KRS masz online. Tak. I, I to jest bardzo wygodne, więc y, wiele tego, tego postępu y, ułatwiło nam y, codzienne czynności i te niecodzienne, no postęp w medycynie, w wielu dziedzinach, to, to są truizmy, to co teraz mówię. Y, 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 <muchem> um, Natomiast ten notatnik w tym felietonie, mm -hmm. to u mnie jest... Y, y, Wynika z tego, że ja po prostu mam skłonność, jak większość użytkowników smartfona, do y, częstego sięgania po telefon. Mm -hmm. I y, wiedząc, jak działa układ nagrody, że to jest po prostu rozpieszczony dzieciak w naszym mózgu, który podąża za przyjemnością, no wpadłam na taki pomysł, że to może ja zacznę się jarać. Y, odręcznym pisaniem. Będę mhm. kupować ładne notatniki, pióra, atramenty w różnych kolorach i zacznie sprawiać mi to przyjemność i może to mnie trochę odciągnie od, um, od telefonu. Więc po pierwsze rzeczywiście przestałam używać tak często aplikacji do notowania, bo wiesz jak to jest, sięgasz po jakiegoś Evernota, a potem nie wiesz kiedy siedzisz na Linkedinie, nie? Aha. Po prostu jak do tego doszło, nie wiem jak śpiewał klasyk. Um, I to notowanie zaczęło mi się podobać też y, dla mnie, ja jestem osobą piszącą przede wszystkim, więc dla mnie to jest taki trening w ogóle dyscypliny mojego myślenia. Mam nawet maszynę do pisania. Naprawdę. I tam to już w ogóle, jak mam coś na niej napisać, to już wiem, że muszę łapać swoje myśli tak, jak trzeba, nie? To nie jest podcast, w którym sobie mogę coś mm -hmm. powiedzieć, w połowie zdania zmienić e, e, myśl i, i nie przejmować się, bo to już wyfrunęło. Słowo wyfrówa z powronkiem, jak mówię. A jak piszesz, no to tego tak łatwo, wiesz, w piśmie odręcznym nie zrobisz. E, wytnij, wklej, gdzie Indziej. Więc to jest moja metoda. Ja nie mówię, że ona jest dobra. Ja, to, ja do pisma piszę felietony, mm -hmm. nie artykuły, więc one mm -hmm. rządzą się swoimi yes. prawami, one mają być subiektywne, bo to jest, ich, to jest ich cecha po prostu tego gatunku. Więc dałam to jako przykład, żeby pokazać, że to jest mój sposób, ale każdy musi sobie swój sposób znaleźć na higienę cyfrową, coś, co tobie uratuje trochę życia, bo jak sobie ostatnio policzyłam, ile my patrzymy w ekran. Mm -hmm. To jeśli robisz to 3 godziny dziennie, to mhm. w ciągu roku zajmuje Ci to um, prawie półtora miesiąca, a w ciągu dekady przez Rok i trzy miesiące gapisz się w ekran, nie? a trzy godziny dziennie patrzenia w ekran to nie jest dużo. Ja czasami mam trzy godziny. Tam, co prawda, wejdzie jakiś pewnie Spotify, kiedy nie patrzymy w ekran, a on nam się zlicza, no ale jednak ten czas ekranowy jest spory. I jak czytałam sobie e, Henrygo Toro e, Walden, czyli Życie mhm. w lesie, to tam jest takie zdanie. I to jest książka kurczę, sprzed prawie 200 lat, nie? a ona, to zdanie jest bardzo aktualne, że ono brzmi: ceną zaś rzeczy jest ilość tego, co nazwałby Życiem, który, którym mhm. musimy za nią zapłacić teraz, lub w ostatecznym rozrachunku. Mhm. I ja mam takie uczucie, że patrzenie w ekran zabiera mi po prostu życie. życie. Że czasami robię tam rzeczy potrzebne i okej, okay, ale mnóstwo y, czasu spędzam tam niepotrzebnie. Y, bo wydaje mi się, że tam jest coś ważnego, ale w tym czasie jest moje życie. I potem się okazuje, że nie mamy czasu na zainteresowania, nie mamy czasu na aktywność fizyczną, że tego czasu z dziećmi jest nie tyle, ile byśmy chcieli. No bo my ciągle mamy tam coś do roboty. No i wtedy sobie tak pomyślałam: kurczę, jaki będzie mój rachunek za ekran nie, na koniec życia. Także... Czyli schakowałaś swój mózg. Tak, tak. Żeby móc mieć więcej życia. Tak, cały czas sobie to robię, to mhm. takie wbijam sobie takie niewygodne pytania i się tak dręczę, mhm. no bo to jest mój sposób na to, żeby nie wejść tam, gdzie byłam kiedyś, kiedy pracowałam w nowych technologiach. Myślę, że miałam wszystkie objawy osoby uzależnionej behawioralnie nie? i sobie to zaczęłam uświadamiać i po książce Kera, ale też jak zobaczyłam zdjęcia z którejś konferencji, na którą bardzo chciałam jechać i na wszystkich gapiłam się w telefon nie? i sobie mhm. pomyślałam, co ty robiłaś, nie? że słuchałaś tych wystąpień, czy jednak cały czas nawika, bo tam jest coś ważnego, mail, wiadomości i tak dalej? Okej. Okay. Um, nawiązując do, do jednej z rzeczy, które powiedziałeś a propos gier komputerowych, właśnie yy, cieszę się, że cię tu mam, bo właśnie mam takie pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi, bo jest taka hipoteza, że właśnie boty. Mhm. Czyli e, programy, które są właśnie na, na sztucznej inteligencji, które potrafią udawać różnych ludzi, mhm. że one mogą nam posłużyć do takiego treningu społecznego. Tak? tak. Że one są zawsze chętne, zawsze uprzejme, zawsze dostępne. Mhm. I zauważam, do, ja tego nie, nie badałem, ale zauważam, że ludzie się zwracają tam wtedy, kiedy się wstydzą, na przykład, czegoś powiedzieć, nie? Bo, mhm. bo te są nieoceniające. Mhm. I czy Myślisz, rozumiem, mm. że też tego nie badałaś, ale jakby według ciebie, że potencjalnie ta technologia może pomóc osobom, które mają mm, potrzebę takiego treningu właśnie społecznego, zanim wejdą mm. w relację. relacje? Mówi, myślę o stolatkach mm. właśnie? Wiem, że projekt takich lovebotów, już w ogóle takich trenujących cię w relacji romantycznej, tak. ma między innymi Ada Florentyna Pawlak. I to tak. jest bardzo ciekawy projekt, można się temu przyglądać. Ehm. Ja jestem osobą, która stara się rozumować logicznie na podstawie tego, co już wiemy. I w zasadzie y, mówienie o treningu społecznym na bocie jest oksymoronem, nie? Blask ciemnieje. No, w pewnym sensie. To jest wiesz. No, ym... To zawsze jest coś sztucznego. Cechy, które wymieniłeś, że bot jest zawsze uprzejmy, tak. nieoceniający, nie są cechami człowieka. Ale można go, mm. przepraszam, że te to słowo w tym sensie, no bo to mówi o takim mm -hmm. mm, charci GPT, tak? Mm -hmm. Ale e, właśnie w. Gdybyśmy mogli uh, wytrenować odpowiednie znaczy mm -hmm. można, można go ustawić w taki ustawić, sposób. W konkretnych Wyobrażam sobie, że tak może być. Wiem też od osób y, y, pracujących z dziećmi w spektrum autyzmu, że mm -hmm. y, y, akurat y, tu słuchałam kiedyś wykładu dotyczącego gier, mm -hmm. y, że to dla dzieci w spektrum y, jest taki rodzaj treningu społecznego, mm -hmm. który ich oswaja z pewnymi sytuacjami. Y, Obawa, która natychmiast się pojawia przy logicznym rozumowaniu jest taka, że potem bardzo trudno może być jednak wyjść z tego bezpiecznego mm -hmm. świata, w którym jestem z botem, nad którym mam panowanie, bo w każdej chwili mogę tego bota wyłączyć. I Przelogować się do offline'u, do, do życia i yy, spotkania z drugim człowiekiem, który już nie zawsze będzie uprzejmy, który jest nieprzewidywalny dla nas w reakcjach, tak naprawdę. Dlatego yy, nasz mózg woli kontakt online, bo jedne z badań pokazywało, że w kontakcie online uruchamia się dziewięciokrotnie mniejszy obszar mózgu, więc mózg, hmm. który jest nastawiony na oszczędzanie kalorii, sam z siebie to uważa za bezpieczniejszy i bardziej, wiesz, kalorycznie tańszy po prostu kontakt online, czy to jest bot, czy to jest człowiek. Jest też tak, wiesz, takie niebezpieczeństwo płynące z tego, że część osób, zwłaszcza młodych, i też widziałam już badania, które o tym mówiły, przypisują botom cechy ludzi, czyli mm -hmm. mogą mieć tendencję przywiązywania się tak. do takiego bota. Wiesz co, ja czatowi czy piti zawsze mówię cześć i dzięki. No właśnie, tak. I nie umiem się tego pozbyć, mm -hmm. wiesz. Mój mąż się ze mnie śmieje, mówi, przynajmniej jak przejmą władzę, to będą dla ciebie dobrze. O, to jest ten argument. <laughs> będą pamiętać, kto ich szanował. Um, ale um, ale wiesz co, no, no nie umiem się tego wyzbyć. I jak ten czat jest dla mnie taki miły, bo ja go tam proszę, żeby mi y, znalazł, jak będziemy na wakacjach, tam, gdzie można wypożyczyć sam mochut w danym miejscu i on tak uprzejmie mi to podaje, to ja tak czuję do niego sympatię, wiesz. Mm -hmm. I to jest duże ryzyko, czy nam to tego nie zastąpi, czy w tym świecie, w którym bardzo, znaczy nie nam, generalnie wszystkim, ale przynajmniej niektórym osobom, w tym świecie, który pędzi, w którym nie mamy mm -hmm. dla siebie czasu i nagle masz możliwość takiej rozmowy z botem kojącej. Wyobrażam sobie, że w świecie, w którym to jest popularne, znormalizowane i jeszcze mamy do czynienia z tak. metaversum, nad którym przecież Przecież prace ciągle trwają, to znaczy mylą się ci, którzy mówią ha, ha, metaversum, pojawiło się i nie wyszło. Pojawiło się i nie wyszło, to znaczy, że wyjdzie i wiele firm nad tym pracuje, nad taką rozszerzoną rzeczywistością. To może być dla nas problematyczne po prostu potem, żeby nagle spotkać się z nieidealnym, nieprzewidywalnym człowiekiem, ja. którego nie można usunąć jak aplikacji. Okej, okay, no tak, no, czyli to jest mniej więcej to, co ja mówię moim studentom jak uczę ich jak projektować technologię. Mm -hmm. To znaczy, że to jest okej okay w momencie w którym to jest specyficzna grupa, która docelowa, która ma swoje mm -hmm. potrzeby i w pewnej zaprojektowanej procedurze która jest badana na przykład mm -hmm. i która daje jakoś, tak. jakieś wyniki, i tak nawiązuje do tych, do tych mm -hmm. osób autystycznych. Problematyczne przystaje w momencie, w którym to rozwiązanie, rozwiązanie próbujemy skalować, tak żeby mm. wszyscy z tego tak. korzystali. Znaczy, wiesz w ogóle, etycznie zaprojektowany taki bot nie jest niczym złym. To jest też tak, że my też musimy umieć z tego korzystać. I tu wiesz, mówię coś innego niż zwykle, bo zwykle mówię o tym, żeby pamiętać, że sama higiena cyfrowa użytkowników nie sprawi, że nam się będzie dobrze żyło, że musimy mieć jeszcze tak. bezpieczeństwo produkty i że mamy prawo no do właśnie. bezpiecznych produktów. Ja nie chcę się wyprowadzić z Facebooka. Ja chcę, żeby on był bezpieczny i mm. tyle. Chcę po prostu dostać produkt ze składem na opakowaniu, tak jak kiedyś dostaliśmy w żywności. Um, więc taki, tworzenie takich botów, jeśli tam są odpowiednie zasady etyczne chroniące dzieci, ale chroniące też psychikę um, osób użytkujących, jest OK. No my musimy też umieć w społeczeństwie zbudować sobie taką, wiesz, taki poziom wiedzy społecznej, jaki dzisiaj mamy na przykład o zdrowym odżywianiu, żeby, żeby umieć w ogóle skorzystać z tych dobrodziejstw, bo i zawsze będą ludzie, którzy rano dadzą czekoladkę, żeby dziecko tam było spokojne. Ale jednak mhm. wiemy, jak wygląda zdrowe żywienie, prawda? Więc tutaj przed nami jest jeszcze mnóstwo pracy. Te boty, o których piszesz, też na pewno mogą mieć zastosowanie, wiesz w różnych, i mają już wiem, że tego typu rozwiązania zastosowanie w kwestii wykrywania nastrojów samobójczych u osób, które tak. komunikują się, mogą w łatwy sposób wejść w interakcję mhm. i przekierować do kontaktu z człowiekiem czy z infolinią. Czy wskazać jakieś, jakieś drogi ym, ratunku po prostu w takiej sytuacji. Więc ja myślę, że one mogą też wiele dobrego zrobić. No, y, nie zastąpią nam kontaktu z lekarzem, jeśli potrzebujemy lekarza. Tak. No, ale być może sobie. mogą nas tam skierować, prawda? Dobra, ostatni y, tak. temat zupełnie nie panuje nad czasem, tak, ale ja mówisz na naprawdę <laughs> świetnie, więc wydaje mi się, że to jest OK. Interfejsy. Mm. Um, Mówiłeś o Facebooku właśnie, że, że fajnie by było, żeby on po prostu był zdrowy. A, i też w kontekście tych. Um tej właśnie odpowiedzialności, która jest na pojedynczej osobie, nie? Że znowu mm. musimy znowu kolejny jakiś obszar ogarnąć, tak i być odpowiedzialny, panować nad tym, czego ja używam I jakoś strasznie dużo mam wrażenie, że wymaga od ludzi współcześnie. Mm. I ja staram się uczyć osoby, które studiują na moich ze mną, że jest bardzo duża odpowiedzialność po stronie osób projektujących interfejsy, tak? Że to nie jest tylko sama technologia, czyli same modele, mm. ale że później sposób, w jakim ta, te, ta technologia się komunikuje z osobą użytkującą, jest kluczowa i niedoceniana mm. też, tak? Że to, to były badania o tym, jak to właśnie na Facebooku jakby się zmieniło, że, że, że jakby nie było tego, tych lajków, tak? czy mm. coś innego ogromne zmiany, tak? Że mm -hmm. jakby nie, 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 nie zdajemy sobie z tego sprawy. Um. No, i właśnie, jest taki, takie badanie, który, o którym lubię opowiadać na moich zajęciach na temat GPS-u, mhm. czyli map na GPS-ie, które okazuje się sprawiają, że a ludzkość już teraz kolektywnie mhm. ma gorsze um, orientacje w przestrzeni, ale to jest dosyć intuicyjne, prawda? Tak. Nie ćwiczymy tego, więc nie mamy. Tak. Ale co jest mniej intuicyjne, okazało się, że mamy też gorszą pamięć, mhm. że jakby te, te obszary w mózgu są gdzieś połączone, tak? Mhm. I, i, I że przez to, że nie ćwiczymy, tego poruszania się w przestrzeni, to o, o, ta, ta pamięć jest gorsza. I teraz okazało się, że można zaprojektować taki interfejs, który nie ma tego efektu ne negatywnego. Mm -hmm. I on się opiera na dźwięku. Tak, że nie ma tego ekranu, w którym, e, który nas prowadzi, tylko jest dźwięk, który musi to być oczywiście sprzęt taki, mm -hmm. który daje dźwięk przestrzenny, który nas prowadzi w pewnym kierunku. I dzięki temu my nie wyłączamy naszych um, umiejętności właśnie rozpoznawania znaków drogowych, patrzenia w przestrzeni itd, tylko właśnie mamy takie, tylko takie podpowiedzi. E, I chciałem ciebie zapytać właśnie o to, nie? Czy, czy, czy właśnie czy Czyli kluczowe nie są interfejsy czy nie da się, mm -hmm. czy jak już przejdziemy, jak odejdziemy do tych ekranów, właśnie mm -hmm. i przejdziemy na interfejsy dźwiękowe, a może haptyczne, czyli mm -hmm. takie, które przez dotyk, tak? To już są prace na ten, mm -hmm. tak? Czy, no. czy one przez to, że właśnie nie będzie to bardziej naturalne, że będziemy się uczyć tych technologii, mm -hmm. czy inter chodzić w interakcję przez ciało bardziej, mm -hmm. a nie tylko przez oczy, tak. czy to nie pomoże? To jest bardzo ciekawe, co mówisz, i w ogóle mnie cieszy. Się Dziękuję. Moje. W sensie, że wiesz, że y, ja sobie myślę, że y, my będziemy musieli sobie zadać pewne pytanie jako ludzkość. Tylko mm -hmm. musimy dojść do pewnego poziomu zmęczenia ekranami, żeby zdać sobie sprawę, że y, ok, musimy znaleźć teraz rozwiązanie. To jeszcze długo będziemy do tego dochodzić, ale super, że już właśnie się o tym myśli, dlatego że y, to jest naturalne dla gatunku, że jak zaczyna być jakiś czynnik dominujący i szkodliwy, no to gatunek szuka sobie nowej jaskini, nowego miejsca życia albo w inny sposób stara się y, użytkować swoje otoczenie. Y, oczywiście y, zawsze będzie tak, że jeśli przytłoczymy jakiś zmysł, to zaczniemy y, po prostu y, gdzie indziej widzieć y, problemy, ale to odciążenie wzroku innymi zmysłami może być jednak. Z takich rozwiązań. Mm -hmm. Daniel Petrykiewicz, aktywista ekologiczny, kiedyś napisał takie bardzo ciekawą rzecz napisał, poszedł robić zdjęcia podczas rykowiska, albo tak ciemno, że nic nie widział, i nagrał tylko dźwięki. Mm -hmm. I napisał wtedy, że zdał sobie sprawę, że wzrok stał się przekleństwem, że my mm. dzisiaj. Mówi się już od dawna, także żyjemy z powrotem w kulturze obrazkowej, i ten wzrok jest cały czas atakowany, cały czas, że my jesteśmy tak zmęczeni, że już po prostu zaczynamy zatracać taką umiejętność zawieszania na czymś wzroku dłużej, kontemplowania sztuki, prawda? Mm -hmm. Kontemplowania tego, co widzimy, i zapominamy w ogóle, że możemy słyszeć coś, że czasami samo słyszenie może nam dać więcej. Ja na studiach na dziennikarstwie uczyłam się o mediach zimnych i go i o tym, że te media, gdzie tylko jeden, jeden zmysł działa, taki jak radio, czy gazeta, czy właśnie podcast, bardziej rozwijają nasz, naszą wyobraźnię, Aha. nasz mózg, ponieważ my sobie musimy dopowiedzieć więcej. Ci, którzy nas teraz słuchają, a nie mm. oglądają, koncentrują się na tym, co mówimy, ale oczywiście po, pozdrawiamy oglądających <laughs> również I, i bardziej ich angażujemy tak naprawdę, tak. bo ci, którzy nas oglądają, mają już wszystko podane. Widzą, słyszą. Więc więc ten interfejs dźwiękowy wcale nie musi być uboższy, mhm. natomiast odciąży ten nasz wzrok, który jest tak bardzo atakowany. I to jest bardzo ciekawe mhm. podejście. Cieszę się w ogóle, że, że w taki sposób ustawiasz myślenie ludzi, którzy nad tym będą pracować. I ja też od czasu do czasu dostaję wiadomości którzy, od, od osób, które tworzą interfejsy, mhm. i widzę, a czasami piszą wprost, że oni widzą ogromną swoją rolę. W tym świecie łączenia um, użytkownika końcowego z interesem swojego pracodawcy, prawda? że oni są tym tymi osobami, które są pomiędzy, które muszą coś stworzyć i mają szansę stworzyć to w sposób bezpieczny dla użytkownika, czyli ta ich świadomość, jak to zrobić, żeby to było przyjazne i nieniszczące dla mojego o, klienta końcowego, jest ważna. I teraz pytanie, właśnie, czy będą potrafili to wytłumaczyć, dlaczego proponujemy w interfejsie tego produktu takie rozwiązania, a nie inne. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta grupa projektująca miała taką świadomość, bo od niej bardzo wiele po prostu zależy. Dziękuję, że potwierdzasz moje przypuszczenia. W takim razie bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Była super ciekawa. E, myślę, że będzie również dla osób słuchających i oglądających nas. E, no i cóż, będę śledził twoje teksty, bo są inspirujące. A ja słuchała podcastu. Dzięki, Dzięki. za zaproszenie. Dzięki.